Bielawę czekają duże obchody klubu Bielawianka. Jak to wszystko będzie wyglądało? Tak, w tym roku obchodzimy wspaniały 70. jubileusz powstania klubu sportowego Bielawianka Bielawa. Akurat uroczystą galę, jaką planujemy zrobić, to przypada idealnie w termin. 2 kwietnia 2016 roku, dokładnie mija 70 lat. Pierwszą sprawą uroczystości, czy pierwszym punktem uroczystości, będzie uroczysta gala, jaką organizujemy w Teatrze Robotniczym. Na gali będziemy wspominać ludzi, którzy działali, którzy uprawiali sport, czyli działaczy, sportowców. Będziemy dekorowali osoby zasłużone dla sportu bielawskiego w poszczególnych sekcjach, bo chcę przypomnieć, że Bielawianka swego czasu była jednym klubem, ale wielosekcyjnym, z czterema wiodącymi sekcjami: piłką nożną, siatkówką, lekkoatletyką i zapasami. Bielawianka miała duże sukcesy w tych wszystkich sekcjach. To znaczy, jako piłkarze tak, na pewno, natomiast sukcesy te były troszeczkę niższe, załóżmy, niż sukcesy lekkoatletów, bo wiadomo, rzeczą jest, że łatwiej jest osiągnąć sukces w sportach indywidualnych niż w sportach drużynowych. I stąd tutaj nasze sukcesy to przede wszystkim walka o awans do drugiej ligi, walka w rozgrywkach trzeciej ligi, prawda? I tutaj drabinka, spadek, awans na poziomie trzeciej, czwartej ligi. Kogo udało się zaprosić? Będą jacyś starsi zawodnicy, którzy osiągnęli duże sukcesy? Staramy zaproszenia skierowaliśmy zarówno do osób, które w dawnych czasach uprawiały sport i były czołowymi działaczami, jak i poprzez tych ludzi, którzy działali w okresie tym takim średnim, przejściowym, a kończymy na osobach, które w czasach obecnych reprezentują bielawski sport. Kto będzie? Trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć. No, czekamy na potwierdzenia osób, a przede wszystkim tych starszych, tych ikon naszych, które będą mogły reprezentować sport lat 50., 60. Jak kluby włączyły się w tą organizację? No więc powołaliśmy komitet organizacyjny, w związku z tym, że to jest dosyć duże przedsięwzięcie, i przedstawiciele każdego klubu sportowego, każdy klub sportowy desygnował swoich przedstawicieli, a przede wszystkim to są prezesi i osoby wskazane przez prezesów, i to nam stanowi trzon komitetu roboczego, komitetu organizacyjnego. Do tego jeszcze mamy dołączonego pana dyrektora OSIR-u, dyrektora MOKIS-u, także gro osób takich bezpośrednio związanych z organizacjami imprez. Większość spraw jest już dopiętych? No, półtora tygodnia do gali, a więc generalnie na 80% mamy te sprawy wszystkie dopięte. W tej chwili wchodzimy w szczegóły organizacyjne samej gali, także to już ten okres czy obszar działania już nam się strasznie zawężył, ale niemniej bardzo uszczegółowił. I tutaj drobnostki, niuanse będą bardzo ważne do przedyskutowania, do uzgodnienia.